Witam wszystkich, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z The Huntera. Znajduję się ponownie w nowozelandzkim rezerwacie i póki co nie zamierzam jeszcze tego rejonu opuszczać, tak więc Zeus, gotowy? Jeżeli jesteś gotowy, no to wyruszamy na kolejne polowanie. Będę chciał się udać gdzieś w tym kierunku, bo zanim zacząłem nagrywanie, to usłyszałem tam jelenia, szlachetnego bodajże, więc zobaczymy, czy coś tam będzie przy tych zbiornikach wodnych. Jeżeli chodzi o moje wyposażenie dzisiejsze, no to mam Whitlocka i Solokhina, więc zobaczymy, co uda mi się dzisiaj upolować. Z tego sztucera, który teraz dzierżę, czyli to jest ten Whitlock, no to z niego będę ewentualnie strzelać do jakiejś mniejszej zwierzyny, a jeżeli spotkam jelenia, no to już z tego sztucera będę strzelać, bo w poprzednim odcinku, co ja miałem, jakiegoś rangera chyba miałem i tak, kurczę, coś te jelenie nie chciały padać, te do których strzeliłem, więc stwierdziłem, że wezmę coś delikatnie mocniejszego kalibru. No i właśnie tutaj... Tak to jest w tym rezerwacie, że jest sporo tego typu gęstych, naprawdę gęstych lasów. Widoczność jest mocno ograniczona. Także trzeba czasami, podejrzewam, trzeba będzie się trochę tutaj namęczyć, żeby cokolwiek wypatrzyć. No ja słyszałem te... O! Czy mi się wydawało, czy... Dobra, chyba mi się wydawało. Ja słyszałem gdzieś tutaj jelenie, więc będę powoli podchodzić. Chyba już tam widzę ich tropy. Tylko czekajcie, bo mi to pokazuje, że jest ten charakterystyczne miejsce gdzieś tutaj. O! Jest jeleń szlachetny i to blisko gdzieś. O, jest! Dobra, jest, dostał. Nie wiem w ogóle, ile ich tam było, ale dostał na pewno. Ledwo go wypatrzyłem, serio jest w tej tutaj roślinności ciężko cokolwiek zobaczyć. Ja chyba strzeliłem do samicy, ale widzę po tropach, że jest tutaj gdzieś samiec. No to ja się będę teraz kręcić cały czas i po prostu je tropić. Tylko czekajcie, odkryję jeszcze ten punkt charakterystyczny. No i dawaj Zeus, szukaj. Ja już tam widzę farbę, ale ja cały czas chcę rozwijać tutaj poziom mojego psa. Już nawet widzę, że leży. Czyli to było chyba całkiem dobre trafienie. Więc bardzo fajnie udało mi się dzisiejszy odcinek rozpocząć. Dobra robota, piesku. Trafienie takie, no całkiem. Wpisałeś się? To teraz szukamy tamtych pozostałych, tylko ja sprawdzę, czy ja nie mogę mu nowego punktu tutaj, umiejętności wykupić, nie. Musi mieć 15 poziom, a ma teraz 14. Poziom kompana i 9 poziom tropiciela. No dobra, to ruszamy dalej, bo tutaj jeszcze było tych jeleni co najmniej kilka. Ja bym chyba poszedł nad brzeg tego jeziorka, bo tam jest wiadomo dobra, na pewno jest... dobra widoczność, więc może na razie właśnie pójdę do tego jeziorka, bo przy brzegu jest, no jest otwarty teren. O kurde! Patrzcie, jak mi tutaj przebiegły. Chyba dostała. Ledwo usłyszałem, jak przebiegła obok i to jest dziwne w tej grze czasami, że ja tropię zwierzynę, ona jakimś cudem jest w stanie mnie łatwo usłyszeć i uciec, a tutaj o, przebiega sobie obok i nic sobie w sumie z tego nie robi. Więc... ja czasami zapominam, że jest taka fajna opcja tutaj, no znaczy teraz sobie przypomniałem, że klikniemy środkowy przycisk myszki, no to wtedy jest ściągana luneta, jeżeli chcemy coś na przykład z bliska bardzo ustrzelić. A jak klikniemy środkowy przycisk, to jest z powrotem zakładana. Dobra Zeus, trop. Ale tu widać, że jest duża plama, chyba było, jest organ żywotny, więc raczej długo nie będziesz musiał tropić. Zobaczymy, żywotność spada, krwawienie średnie.
Za oknem słyszę burzę, więc mam nadzieję, że zdążę tutaj jeszcze coś upolować, zanim się ta burza rozszaleje. Dobra robota. No tak trochę na fuksie, bo dosłownie ćwierć sekundy i już by mi uciekła. Już by mi uciekł ten jeleń, ale kurczę, no miałem trochę szczęścia. Bo chciałem początkowo właśnie strzelać w ten sposób, ale na szczęście się przełączyłem na luneta, jak już był dosyć daleko i udało się. No to czekajcie. A może ja pójdę najpierw na to drugie jeziorko, bo tu są dwa obok siebie. Jest sporo tropów tych jeleni, więc mógłbym je teoretycznie tropić. Tylko pytanie, czy one są gdzieś blisko, czy daleko? O, coś tam było. Nie wiem, czy ja tu mogłem jakiś trop zaznaczyć, czy mi nie wyskoczyło, że mogę, wiecie, że mogę zwierzynę oznaczyć. Kurde, no. To gdzieś tam było. Cholera. To idę nad jeziorko. I zobaczymy, co tam będzie. Czy może te jelenie tam poszły? Albo jak nie jelenie, to może coś innego się uda upolować. Zobaczymy, zobaczymy. No i czy tam coś widać? Na razie tak średnio. Nie ma tutaj zwierzyny, która by przyszła się napić. Ale nie kończę poszukiwań. Coś tutaj jeszcze mogę wypatrzeć w oddali. Co to za tropy? Jeleń wschodni tutaj, okej, okay, czyli one poszły gdzieś w tamtą stronę. Ale niestety ich nie widać. Kurczę, idealnie by było co nie, gdyby one po prostu sobie stały po drugiej stronie na brzegu, ale chyba one tutaj sobie szły brzegiem. Choć podejrzewam, że skręciły i wróciły do lasu. Kurde, no nic tu nie ma. Dobra, nie ma to nie ma. To ja teraz może przejdę się do tego drugiego jeziorka. I w sumie przy okazji, skoro tak idę w tamtą stronę, to zobaczę. Pójdę tropem tych jeleni wschodnich. Może one gdzieś tam zakręciły, albo gdzieś tam poszły. No to by była trochę lipa, bo to nie jest mi po drodze. O, Zeus biegł pod wodę. I teraz wyskoczył jakby. Śmiesznie to wyglądało. Ale się trochę wykąpał chociaż. Gdzie te jelenie mogą być? A, w sumie odchody by się przydało jakieś znaleźć. Tutaj są. Stare. A, dobra, to one gdzieś daleko pewnie już są. Niestety. Ale może je dogonię. Może uda mi się je dogonić. Wiatr jest na moją korzyść, ale ja dosyć głośno się tutaj zachowuję, więc się nie zdziwię, jak je spłoszę, ale spoko by było w ogóle, wiecie, je usłyszeć, bo wtedy bym wiedział kierunek, w który mam podążać. No i tutaj wreszcie zaraz dotrę do tego jeziorka, do którego miałem iść wcześniej. Gdzie są, kurczę, te jelenie? To jest dla mnie zagadka. Po drugiej stronie znowu nic. Kurczę, no. Specjalnie tutaj przyszedłem. Tylko po to, by mieć taki otwarty teren, żeby dużo widzieć. I zaś nie ma tu nic. No to chyba nie pozostało mi nic innego, jak tropić te jelenie wschodnie, one gdzieś tutaj były. Spróbuję pójść po prostu ich tropem, może je jakoś zaraz dogonię. Niestety w tym lesie, no widoczność, tragedia.
gdzie ten ich trop był? Bo tam był, ale to tych szlachetnych, które chyba na samym początku uciekały. I tu już będzie chyba, jest, trop Jelenia Wschodniego. Po którym ani widu, ani słychu, ale ja sobie pójdę z Zeusem. Zaraz może znajdę jakieś odchody i jak będzie, że są to świeże, to będzie git. To jest duża szansa, że zaraz się na nie natknę. Bardzo stare, noż kurde. No ale dobra, to tak czy inaczej pójdę chyba tym tropem, bo nie widzę tutaj żadnej innej sensownej opcji. Nie chcę już mi się wracać na tamto, do tamtego drugiego jeziorka. Więc będę iść tropem tutaj samca Jelenia Wschodniego. Jak go znajdę, to go znajdę, a jak go nie znajdę, no to mam nadzieję, że chociaż w trakcie tutaj mojej przebieżki uda mi się usłyszeć jakieś inne zwierzę. Także zobaczymy. Ej, dobra, jest. 118 metrów stąd. Dostał. Jeszcze tam coś słyszałem. Trochę musiałem jego tropem pójść, ale udało mi się ostatecznie go dogonić. To dobrze, bo wkurzyłbym się, gdybym trochę zmarnował ten czas. Kurczę, ale powiem wam, że serio burza mi strasznie zaczyna za oknem szaleć, więc obawiam się, że jeżeli to się zaraz nie uspokoi, to polowanie dzisiejsze będzie trochę krótsze, ale serio, wolałbym, wiecie, nie ryzykować tutaj uszkodzeniem komputera. Bo wiele się mówi, że w tych czasach to już nie jest tak jak kiedyś, ale prawda jest taka, że zawsze lepiej jednak na burzę wyłączyć sprzęt elektroniczny, bo nigdy nie można mieć pewności, a to jest jednak zbyt drogi sprzęt. Dobra, Zeus, dawaj, szukamy. Tempo krwawienia małe, niestety, ale no zobaczymy, jak coś to mu jeszcze poprawię, jak go znajdę. Znaczy, jak go zobaczę. Ale lepsze tempo krwawienia małe niż bardzo małe, także jest szansa, zaraz zobaczymy. No, spada żywotność, więc wydaje mi się, że no chyba powinniśmy go znaleźć. Nie, Zeus? Dawaj, biegniemy. Już żywotność coraz mniejsza, spada, więc dobra, jest. Fajnie. Udało się. Ładne poroże. Zobaczmy, jakie to było trafienie. No tak, kurczę, no stał tyłem obrócony, ale już nie chciałem czekać, aż się obróci i ryzykować. Więc ważne, że się udało. Co tam jest? Nie mogę kliknąć, czemu nie mogę kliknąć? Czasami tak jest, że słyszy się jakieś zwierzę, ale nie można w ogóle, wiecie, kliknąć. Kurde. Nie można, ej, co to było? A, dobra. Wejść w interakcję z Zeusem. No dobra, pogłaszczę cię. Pogłaszczę cię i lecimy szybko, bo zaraz mi tu burza spali komputer, więc zobaczę, czy jeszcze coś tutaj uda się na szybko upolować. No tutaj coś było słychać, ale no nie mam pewności, czy ja znajdę teraz to zwierzę. O kurde, nie, dobra, to kamień, myślałem, że to coś, że takie zwierzę. Jeleń wschodni, kolejny. O, i patrzcie, jak blisko. Dostał, jest! Dwa, jeszcze jeden tam gdzieś jest. Też chyba dostał. No to Zeus. Widzisz? Jak mam burzę za oknem, która mi zaraz coraz bardziej szaleje, to robię się tutaj jakiś taki bardziej skupiony, nie? Patrzcie, prawie w serce trafiłem. Także elegancko. Fajnie. Nowy poziom nawet wbiłem. I chodź, poszukamy tego kolejnego jeszcze jelenia. Bo mi się wydaje, że dostał raczej na pewno. Tylko że on gdzieś tutaj był, chyba? Szukaj go, Zeus. Ja już znalazłem. Oj, niedobrze. Krwawienie bardzo małe. Niedobrze.
Ale mimo to pójdźmy jego tropem. Zawsze można jeszcze raz. Żywotność widzę, że spada. Czyli okej. Patrzcie, Zeus, dawaj, dawaj, bo ja szybciej lecę niż ty. No okej, spada ta żywotność, więc mam nadzieję, że... O, już tam leży. Więc fajnie, bo zawsze jak jest krwawienie bardzo małe, to ja się zawsze boję, że to będzie... Krwawienie będzie tak, wiecie, wolne, że ta zwierzyna ostatecznie gdzieś mi ucieknie i ja będę ją gonić bardzo długo, bo tak w przeszłości często potrafiło być, więc... No, w takiej pozycji chyba... On biegł właśnie i akurat go postrzeliłem. Tylko, a gdzie, bo nie zobaczyłem. Aha, okej. Dlatego tak słabo, bo ja myślałem, że go postrzelę gdzieś tu. Być może, ale akurat jak strzeliłem, to on wtedy, wiecie, podskoczył w trakcie biegu i ostatecznie dostał w dupę. Także trochę to niefortunny był strzał, ale tak czy inaczej udało się go upolować. Zeusowi czasami tak śmiesznie się oczy tutaj świecą. To jest takie wręcz aż przerażające, tak trochę, on tak wygląda trochę strasznie wtedy. Dobra, czyli spoko, spoko. Kręciłem się na dosyć małym obszarze, a mimo to udało mi się upolować 5 tutaj zwierzyn. I niestety muszę zakończyć to polowanie w tym momencie. Chciałbym, żeby było trochę dłuższe, jeszcze coś tam, jedną zwierzynę bym upolował. Ale serio, burza za oknem mi szaleje, więc coraz bardziej. Więc ja tutaj zaraz kończę nagrywanie, zapisuję i o kurde, jeszcze jeleń szlachetny tam się musiał trafić. Ale nie, dobra, jestem zmuszony go sobie odpuścić, tak więc na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli wam się ten odcinek podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Cześć!